tej strony Karolina Hadzińska i Damian Krawiec. Witamy Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu My to wiemy, info dla Polonii w DE. W dzisiejszym odcinku będziemy poruszać bardzo ważny temat, niestety bardzo często spotykany, Schimmel, czyli pleśń w mieszkaniu. I ten temat pomoże nam dzisiaj rozgryźć nasz stały gość, czyli Damian Krawiec. No, dziękuję bardzo za to przywitanie i oczywiście bardzo ciekawy temat. Po pierwsze, jest super, jeśli znajdujemy nasze wymarzone mieszkanie, bo to w Niemczech wcale nie jest takie proste, żeby znaleźć fajne mieszkanie, jeszcze żeby nie było aż za drogie. No, ale co zrobić właśnie, kiedy po jakimś czasie, czasami się to okazuje i takie rzeczy się dzieją, że zauważamy, że nagle jest w pewnym miejscu, tam gdzie nie powinno być, czy w sypialni, czy u dzieci, czy no, w dużym pokoju, gdziekolwiek jakiś, tak jak powiedziałeś, po niemiecku powiem, Schimmel, czyli pleśń. No i co z tym zrobić? No właśnie, jakie kroki podjąć, jeżeli zauważamy taki kolor niezaciekawy w rogu naszego sufitu, najgorzej jak już czarny, co wtedy? No właśnie, może zacznijmy od tego, że kiedy decyduję się na jakieś mieszkanie, ważne jest to, żebym zobaczył, najczęściej jest tak, że patrzy się, ma się jakiś termin z jakimś na przykład właścicielem i się ogląda to mieszkanie, żeby zwrócić na to uwagę najpierw. No bo takie coś można nawet wyczuć, bo pleśń można wyczuć nawet kiedy jest pomalowane i niby nic nie ma. Ale jeśli widzimy, na przykład może być taki przypadek, że widzimy, że jest Schimmel, ale mówimy, ja chcę mieć to mieszkanie koniecznie. Także musimy z tego punktu wyjść. Jeśli się ja na to godzę i wiem, że jest takie coś, to tak naprawdę moje prawa są bardzo mocno ograniczone. Jeśli tego nie ma i generalnie tak jest, to wtedy co zrobić? No pierwsze, co muszę zrobić, oczywiście, że złapać kontakt do właściciela, do może spółdzielni i zgłosić. Ważne jest od razu. To jest najważniejszy punkt. Nie czekamy, nie mamy nadziei, że będzie lepsza pogoda i to zniknie, dlatego że w taki sposób, jeśli nie reagujemy, a musimy reagować, bo prawo nas do tego obowiązuje, żebyśmy szybko reagowali, wtedy będziemy mogli mieć później, gdy się to wyda, że to już jakiś czas tak trwa i my to akceptujemy i później nam się to nie podoba, będziemy mogli mieć jakieś może problemy z tego powodu. Moje pytanie, w jaki sposób reagujemy? Tak jak mówiłem, pierwsze co ja bym zrobił, jest to może bardzo praktyczne podejście, zaraz powiemy o jakichś prawnych rzeczach, ale praktyczne to jest telefon. Ja już tak podpytuję troszkę, bo ja z tym tematem trochę walczę. Okej, okay. Co się tam u ciebie dzieje? No niestety, tak zaprzyjaźnił się z nami taki czarny domownik. No i nasza droga była długa i kręta i jest w sumie nadal. I co często przynajmniej my słyszymy i słyszę wśród znajomych, których niestety ten temat dotyka, źle wietrzycie mieszkanie. Prawda? Często słychać to od wynajmującego. Więc jak to jest z tym wietrzeniem? Generalnie wietrzenie jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. I oczywiście, że to jest taki stały argument, jeśli jest jakaś pleśń, ale najpierw właściciel czy jakaś spółdzielnia musi się o tym dowiedzieć. Także powracam do tej myśli, dzwonimy, na ile to jest możliwe. Wiem, że w czasie pandemii stało się to zbyt skomplikowane. Czasami jest też droga mailowa, która jest po prostu w internecie uwzględniona, żeby nie dzwonić, bo nie ma osób na miejscu i nie można tam zadzwonić. Jakkolwiek trzeba złapać jak najszybciej kontakt właśnie do właściciela. Jeśli jest jakiś właściciel, to jest łatwiej oczywiście, żeby do niego krótko zadzwonić i powiedzieć, jaka jest okazja. Dlaczego? Dlatego, że musimy dać mu możliwość, żeby jak najszybciej mógł to usunąć. Bo wiadomo, że my mieszkamy w tym miejscu, a nie właściciel lub jakaś spółdzielnia. Oni mogą o tym nie wiedzieć. Czy tak naprawdę zawsze jest? Okej, to jest inna sprawa, ale generalnie oni muszą być poinformowani, tak mówi właśnie o tym prawo. Także muszę zadzwonić, jeśli się nie da inaczej, najlepiej, i teraz prawnie podejdziemy do tej sprawy, na piśmie. A pisać tą sytuację, co się wydarzyło,
lepiej jeszcze zrobić zdjęcia i zdjęciami wysłać jeszcze jakieś szczegóły, co napisać, może zaraz o tym porozmawiamy, ale zgłosić pisemnie. W Niemczech generalnie jest ważne, żebyśmy pisemnie pewne rzeczy załatwiali. Nie zawsze też radzę mailowo. Czasami ma to sens, ale nie zawsze. Dlatego najlepiej zrobić to mailowo, ale jeszcze dodatkowo, może wydaje się to dziwne, ale w Niemczech niektóre rzeczy po prostu wydają się dziwne, ale one są skuteczne i ważne później, żeby sobie zabezpieczyć wszelkie dowody na może przyszłość. No ja tak właśnie podpytuję, bo telefonicznie zgłaszaliśmy, odczekaliśmy, nie doczekaliśmy się, dopiero później zaczęliśmy pisać, więc już ten okres reakcji troszkę minął, nie mamy dowodów na to, że dzwoniliśmy. Dlatego ja tak na swoim przykładzie teraz zadzwoniłabym, ale zaraz potem napisałabym maila, tak jak mówisz, ze zdjęciami. Dokładnie tak. Ale nigdy nie wysyłałam pocztą, zaciekawiłeś mnie, za potwierdzeniem odbioru? Dokładnie tak. Dokładnie tak, dlatego że to jest najbardziej wiarygodne na dzień dzisiejszy, aczkolwiek żyjemy w czasie, gdzie jest wszystko elektroniczne, ale jeszcze na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ten papier jeszcze się liczy dzisiaj w Niemczech. Jak długo tak będzie, zobaczymy. Na pewno wiele rzeczy się zmieni, ale na dzień dzisiejszy zawsze mówię, lepiej niech ten papier będzie tam, gdzie ma być i niech ta osoba dostanie właśnie ten list. I pytanie jest tak, czasami i praktycznie podchodząc do tej sprawy, faktycznie jest tak, że czekamy, czekamy, czekamy i nic się nie dzieje. I nastaje pytanie, no co teraz? Jak długo czekać? Jak długo czekać? No na pewno to się łączy z tym pytaniem, jaki jest ten grzyb, ta pleśń? Czy to jest troszeczkę widzimy, że coś tam się dopiero dzieje, czy już jest może w gorszym stanie to mieszkanie? To zależy, bo to wiadomo, że to są rzeczy higieniczne, ale zdrowotne, bo na to musimy zwrócić uwagę także w moim interesie i także w interesie oczywiście właściciela czy kogokolwiek jest, żeby to jak najszybciej znikło. Jeśli się nic nie ruszy, co zrobić? Idziemy do osoby, która się na tym zna. Wyszukujemy sobie może jakiegoś adwokata, który się specjalizuje w tym prawie najmu. No właśnie, jeżeli mógłbyś nam powiedzieć, jakiego fachowca szukamy, pod jakim hasłem? Po niemiecku się nazywa to Fachanwalt für Mietrecht, to znaczy wyspecjalizowany w prawie najmu. I do tego radzę, bo to jest każda dziedzina ma swoje i trzeba po prostu wiedzieć, jak to ukryć. Także trzeba podejść do takiego prawnika. Pytanie, które się z tym wiąże, jest od razu oczywiste. Ile to kosztuje? Dokładnie. Myślę, że tutaj zdradzisz nam pewną rzecz, ponieważ w Niemczech kochamy ubezpieczenia. Tak, kochamy ubezpieczenia. No i jest możliwość właśnie się ubezpieczyć, żebym nie musiał martwić się nie tylko o swoje mieszkanie, o swoje zdrowie, ale także o swój portfel. Także jest takie ubezpieczenie Rechtsschutzversicherung na sprawy właśnie prawo najmu. Mietrecht. Rechtsschutz für Mietrecht. Także generalnie to jest w pewnym pakiecie. Najczęściej prawo pracy, prawo, które jest powiązane z ruchem drogowym i właśnie prawo najmu. To jest generalnie w pakiecie i kosztuje to może rocznie 150 do 200 euro. To zawsze zależy, w jakiej ubezpieczalni. Ceny są różne, ale mniej więcej w tym kierunku. I wtedy nie muszę się martwić o koszta sądowe, nie muszę się martwić o koszta adwokata, który najpierw, wiadomo, będzie pisał pismo i po prostu opisywał sytuację, jaka jest, z pewnymi prawnymi konsekwencjami. Czyli to ubezpieczenie nazywa się Rechtsschutzversicherung, czyli takie ubezpieczenie, można by powiedzieć, prawne. Genau, dokładnie. Rechtsschutzversicherung für Mietrecht, dokładnie. Także to jest dokładnie ta dziedzina. Czyli jeżeli mam zwykły Rechtsschutzversicherung, ono też często obejmuje też niekoniecznie tematy. Niekoniecznie ten temat, to trzeba dokładnie zobaczyć, do papierów, tam wszystko pisze, co się obejmuje. Jeśli nie wiemy, jeśli nie rozumiem dobrze, również jest telefon, zadzwonić,
do ubezpieczalni, zapytać się, mam problem w moim mieszkaniu, mam tutaj to i to. I wtedy dostajemy bardzo szybko odpowiedź, tak lub nie. My też poszliśmy troszkę inną drogą, ale bardzo podobną. Napisaliśmy właśnie do prawnika, który zajmuje się tym tematem, wysłaliśmy mu swoją polisę, swój numer i on już to dla nas sprawdził, czy będziemy ponosić jakiekolwiek koszty sądowe, niesądowe. Wtedy jeszcze myśleliśmy, że obejdzie się bez sądu, jednak z dużymi spółdzielniami chyba nieczęsto się da. Dokładnie tak można zrobić, to jest możliwe. Najczęściej prawnicy właśnie przejmują to za klienta, że o to załatwiają. Niekoniecznie tak musi być. Dlatego mówię, jeśli chcę być 100% pewny, mieszkam w Niemczech, także wybieram zawsze najbardziej bezpieczną drogę, to wtedy mogę krótko zadzwonić i zapytać, ale generalnie masz rację, że prawnicy załatwiają to za klienta. No dobrze, to wróćmy jeszcze do tego pisma do właściciela. Liczymy, że nam pomoże. W jaki sposób najlepiej opisać wadę w mieszkaniu? No właśnie, to pierwsza jest kwestia znowu językowa. Czy jestem w stanie w ogóle to opisać? Musiałbym może zapytać osoby, która bardziej ogarnia język niemiecki. Ale co muszę tam opisać? Powiem tak, co opisujesz, kiedy chciałbyś zamówić sukienkę? To co robisz? Każdy szczegół opisujesz, bo wszystko jest ważne. Także nie omijasz, mówisz, no tak ogólnie chcę mieć sukienkę. Nie mówię, że tylko w pokoju dziecięcym. Także dokładnie opisujesz, tak jak powiedziałem, najbardziej praktyczny pomysł jest tutaj, żeby zrobić zdjęcie, żeby pokazać i powiedzieć, jaki to jest pokój, bo to nie jest ewidentne, że w jakim pokoju to jest, opisać jak najbardziej. I wtedy jest kwestia ta, co teraz? Opisujemy, że jest takie coś, tylko pytanie jest, co się z tym wiąże? Musimy jedno wiedzieć, że w tym momencie, kiedy jest jakaś wada w mieszkaniu, obojętnie czy to jest grzyb, czy cokolwiek to jest, nie ma znaczenia, to od razu, automatycznie niektórzy myślą, że może jest taka opcja, żebym zapytał właściciela, żeby obniżyć mój czynsz. Nie. Prawo tak naprawdę mówi, że w tym momencie, kiedy pojawia się wada w mieszkaniu, automatycznie nie muszę płacić pełnego czynszu, ale mogę po prostu zapłacić mniej. Ile? Ile mniej? No właśnie, ile mniej. To jest tak, jak to jest konsekwencja dla właściciela lub dla spółdzielni. To jest tak, jakbyś powiedziała do swoich córek, gdyby coś nabroili, na pewno tego nigdy nie zrobią, jak długo mają trwać te konsekwencje. To co byś powiedziała? Zależy od sytuacji. Także tutaj także w tej kwestii trzeba po prostu zobaczyć, okej, dlatego kwestia jest ta, obniżyć czynsz po prostu według mojego widzimisię jest bardzo niebezpieczne. Nie mogę podjąć tej decyzji bez fachowca. Muszę się zapytać, muszę opisać tą wadę, muszę zobaczyć, powiedzieć, okej, mam tutaj po prostu tę pleś pokoju A, B i C, plus może jeszcze coś, nie wiadomo co. I wtedy fachowiec może zobaczyć i porównać do podobnych sytuacji, bo liczy się dokładnie moja sytuacja. Czasami możemy się spotkać z tym, że ktoś wygoogluje i znajdzie jakiś wyrok sądu powiedzmy w Dreźnie i powie, a tam sąd powiedział, tam było właśnie pleś i sąd powiedział 50%, nawet 60% powiedział, to ja od razu biorę te 60%. Powołuję się na ten wyrok. Bardzo, bardzo niebezpieczna droga. Nie polecam i może to po prostu tragicznie się skończyć. Dlaczego tragicznie? Bo jeśli za dużo obniżę mój czynsz i się mi nazbiera trochę długów, może być tak, że właściciel będzie miał możliwość wypowiedzenia mnie z mojego mieszkania. Dlatego, że nie opłaciłem pełnego czynszu. Niebezpieczne, dlatego nie radzę, ale także nie radzę nic z tym nie robić i po prostu tylko pisać pisma i opisywać moją wadę. Tak było w naszym przypadku. A generalnie można powiedzieć, gdybyś zapytała teraz o dokładnie taki przypadek, no to można powiedzieć, jeśli pojawia się jakaś pleś w mieszkaniu, bardzo często się widzi 20% na przykład,
10-20%, ale może być także więcej. Jeśli mieszkanie jest całe w pleśni, to oczywiście, że w takim przypadku można nawet pomyśleć na ten temat, żeby powiedzieć nawet 100%. Ale, tak jak powiedziałem, uważajmy z takim generalnym podejściem do sytuacji, o, to musi być tyle i tyle, bo zawsze się liczy ta konkretna sytuacja. No dobrze, czyli wrócę jeszcze raz. Piszemy pismo, zgłaszamy, że mamy pleśń w mieszkaniu. Czekamy na reakcję właściciela. Dajemy najpierw termin do tego, żeby tą pleśń zareagował. Nie od razu sobie obniżamy czynsz. Nie od razu obniżamy czynszu, piszemy konkretny termin. Wiadomo, jeśli jest pleśń, nie wpiszemy proszę w ciągu 5 dni zareagować, bo to nie jest realne. I to też nie jest w porządku, ale można powiedzieć 2 tygodnie, można powiedzieć 3 tygodnie, żeby tą sprawę załatwić. W przeciągu 2 tygodni nie mamy żadnej reakcji. To wtedy możemy od razu pisać to pismo, że opisując właśnie tą wadę, będziemy skracali, bo możemy, bo automatycznie, kiedy się pojawia wada w moim mieszkaniu, prawo mówi, że automatycznie mogę mniej płacić. Ile mniej? Nie piszę w żadnym kodeksie prawnym. To jest kwestia właśnie ustalenia i to jest tylko możliwe, żeby mogły to sprawdzić sądy dane. Także radzę się wtedy, idę do prawnika i pytam, opisuję mu sytuację i on wtedy mi radzi, zróbmy tak i ile skracamy czynsz. A jeżeli na przykład nie zrobiliśmy tego, płaciliśmy pełny czynsz, dalej czekaliśmy, pisaliśmy, nie było reakcji, to czy ten czynsz, powiedzmy nadpłacony niesłusznie, możemy z powrotem odzyskać? Oczywiście, że możemy go odzyskać. Tylko tutaj trzeba wtedy, rzadko się zdarza, jeśli mówimy o tym, jeśli reagujemy na to, że właściciel mówi, nie ma sprawy, ja płacę. Generalnie ta sprawa kończy się w sądzie. Trzeba uważać, żeby nie było przedawnione. Także tutaj mamy bardzo krótkie okresy, także musimy bardzo, bardzo mocno uważać na ten temat. O tym pamiętać, że może być przedawnione, także szybka reakcja. Dlatego to jest bardziej skomplikowana droga. Lepiej jest po prostu odwrócić to wszystko i powiedzieć, że będę mniej płacił czy płaciła i wtedy zmuszę oczywiście właściciela do pewnej reakcji, aczkolwiek sam powinien mieć tutaj jakiś interes, żeby ta sprawa była załatwiona. Jeszcze takie jedno pytanie. Wiemy, że możemy zmniejszyć czynsz. Pytamy prawnika o ile. Często spotykane jest 20%, prawda? Często takie praktykowane. Ale moje pytanie, czy to jest warmite czy kaltmite? To nie jest kaltmite, to jest warmite. Trzeba zobaczyć, ile się płaci i wtedy 20% odliczyć. To by było właściwe. Czyli od tego pełnej kwoty czynszu. Tak, dokładnie. To może jeszcze zapytałabym, jakie prawa ma najemca w Niemczech? No właśnie, mówiliśmy już o tym, że oczywiście jeśli pojawia się wada, mogę obniżyć mój czynsz. Ale są też, wiadomo, pierwszy mój krok jest usunięcie wady. To jest pierwsze, co żądam i generalnie to jest to, czego człowiek chce. Ale są jeszcze inne możliwości nawet. Nawet możemy walczyć o pewne odszkodowanie, jeśli mam jakąś szkodę powiązaną z tym, że nie mogę używać mojego mieszkania tak, jak powinienem. Bo za to płacę, że mogę je używać. Na przykład weźmy sobie takie coś, że jest tak głośna budowa przed moim mieszkaniem, że po prostu nie da się wytrzymać, że jest tak głośno, że muszę na 2 dni iść do hotelu. Wiadomo, teraz to jest taki wymyślony przypadek, ale może tak być. Także mogę tutaj też żądać odszkodowanie od właściciela w takiej sytuacji, kiedy jest, bo to też jest wada w mieszkaniu, jeśli jest za głośno, jeśli jest na przykład restauracja pod moim mieszkaniem i jest tak głośno, że nie wytrzymuje, może być, nie musi być to koniecznie. To też jest sprawa, gdzie można się kłócić na ten temat. A jeżeli wynajmowałam mieszkanie i wiedziałam, że ta restauracja jest pode mną? Właśnie to jest ten punkt, nie? Dlatego można na ten temat rozmawiać, bo generalnie ja przypuszczam, że ktoś nie siedzi codziennie i słucha, jak głośno jest. Oczywiście to, że wiem, że jest restauracja, liczy się z pewnym
głośnością, ale nie jestem 100%, nie wiem dokładnie, jak głośno będzie. Także tutaj kwestia jest, tu można, tak jak mówię, liczy się znowu konkretny przypadek, dlatego że zawsze trzeba na to patrzeć. Także może być też odszkodowanie. Ale mogę też zareagować tak, jeśli wystawię termin i właściciel nic nie robi, spółdzielnia nic nie robi. Mogę też w danym momencie powiedzieć, dobrze, biorę wszystko w swoje ręce i zaczynam likwidować tą wadę. To też jest możliwe. Oczywiście muszę wyznaczyć termin i oczywiście osoba, która powinna zareagować, nie reaguje. To jest bardzo ważne. Także nie sam mówię, ok, ja to załatwię, Polak potrafi, nie w taki sposób, ale jest to także możliwe, żeby po prostu usunąć tą wadę i wtedy wystawić rachunek do zapłacenia. Także jest taka możliwość. Ale wcześniej uprzedzam wynajmującego, że podejmuję kroki. Oczywiście, muszę go poinformować, że jest ta wada i muszę mu dać jakiś termin. Wiadomo, tak jak już mówiliśmy o tym, nie 2-3 dni, 14 dni, 21 dni i zobaczyć, jaka jest reakcja. I nie za szybko zadziałać, ale jest to także możliwe, że można samemu po prostu też. I jeżeli nie reaguje, to wtedy jeszcze raz uprzedzam go, że teraz ja przyjmuję pałeczkę i ja usuwam szkodę i zostanie mu wystawiony rachunek? Oczywiście można o tym napisać. Prawo nic o tym nie mówi, o takiej konieczności, ale można tak zrobić, żeby się zabezpieczyć, bo zawsze to jest kwestia zabezpieczenia siebie, żeby nie za szybko zareagować, ale także nie być po prostu w rękach drugiej osoby, tylko też móc samemu zadziałać. Aczkolwiek niektórzy po prostu nie chcą, bo to są koszta, które ja muszę wyłożyć najpierw i później o to zawalczyć, żeby je odzyskać. Także to jest kwestia. A mogę ich nie odzyskać? Także może tak się to skończy. Dlatego to jest trochę ryzykowne, ale jest to możliwość. To teraz jeszcze jedno takie ważne pytanie. Tutaj w Niemczech bardzo często słyszy się 10 centymetrów od ściany. Wasze meble muszą być ustawiane 10 centymetrów od ściany, ponieważ ściany muszą oddychać. I jak to jest z tym 10 centymetrami? No faktycznie to się często pojawia. Czasami też może się w umowie pojawić. Aczkolwiek zawsze radzę do tego, żeby umowę przynajmniej dać komuś, żeby ktoś przeczytał. Bo generalnie jest tak, że tak się cieszymy tym mieszkaniem, że po prostu podpisujemy i nie wiemy, co podpisujemy. Generalnie tak jest. Ale ważne jest po prostu tutaj mieć jakieś światełko i sobie przeczytać, co podpisujemy. No bo także może być takie coś w umowie. Czy tak może być, czy nie? No sądy różnie mówią na ten temat. Także zależy, w jakim regionie jestem. Może być różnie. 5 do 10 centymetrów, no właśnie to jest ten temat, żeby ściany oddychały. Dobrze, że jak ściany oddychają i oczywiście, że mamy zadbać o swoje mieszkanie. Jak się zachowywać? Generalnie to jest takie pytanie, jak się zachowywać, żeby właściciel czy spółdzielnia nie mogła nam niczego nie zarzucić? Ja zawsze radzę tak, pomyślę o tym, gdyby to było moje mieszkanie, jak ja bym się zachował? Gdyby to wszystko do mnie należało i oczywiście, że mam pewien interes, dlatego że to jest moje i jakbym się zachował w tym? Jeśli potrafię odpowiedzieć na to pytanie, to wtedy będę wiedział mniej więcej, co zrobić. To może mi pomóc dobrze później argumentować, jeśli się pojawi jakiś zarzut z drugiej strony, co może być. Ale powracając do tej myśli właśnie 5-10 centymetrów, generalnie jest tak i to możemy założyć. Ja mogę ustawiać swoje meble gdzie chcę i jak chcę. Zawsze jest to pewne ryzyko, także nie można nałożyć komuś, że musi 5-10 centymetrów. Czasami to też nie da się w taki sposób. Oczywiście, że sam myśląc nie stawiam szafy bezpośrednio do... Czasami to się to nawet nie da, bo jest jakieś listwa, może jakieś coś się to nie da, także automatycznie jest jakiś dystans. Ale takiego generalnego takiego prawa, że musimy zadbać o to, żeby było 10 centymetrów dokładnie, no takiego czegoś nie ma. Aczkolwiek może to być kiedyś ważne, kiedy jest może zarzut z tej drugiej strony, że właśnie tam w tym miejscu pojawił się jakiś grzyb czy pleśń. Karolina, mówiliśmy na ten temat, że ważne jest, żeby zgłosić jakąś wadę u spółdzielni, u właściciela, żeby obniżyć swój czynsz. Ale musimy tutaj także uważać na to, żebyśmy się nie zgłaszali
z jakąś błahą sprawą. I mówi, że bo jest jakaś wada, nie każda wada upoważnia mnie do tego, żebym obniżył czynsz. Tutaj trzeba też na to uważać. Także jeśli moja klamka nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować, ostatnio sam w swoim domu zmieniałem klamkę, no i dało rady, ale za takie coś nie mogę obniżyć swojego czynszu. Aczkolwiek to jest pewna wada, którą powinien się może zająć właściciel, ale czasami jest też tak, że w naszej umowie pisze, że właśnie takie małe wady musimy sami naprawić. Także tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie był jakiś progres w tym, że będziemy obniżali, może 5% to już coś jest, żeby na to uważać, bo to może później wyjść na naszą niekorzyść. A może teraz jako prawnik poopowiadasz nam, jak wygląda w ogóle procedura. Zgłosiliśmy sprawę do naszego ubezpieczyciela, do prawnika, do Rechtsschutzversicherung i co dalej? No, w danym momencie będzie pierwszy termin w sądzie. Także prawdopodobnie i generalnie tak jest, że sędzia zaprasza oczywiście ciebie, żebyś była na tym terminie, jeśli mówisz tak, że ja po niemiecku nie za bardzo potrafię mówić, nie ma problemu, także można załatwić tłumacza. Wiadomo, to wszystko kosztuje, jasne, ale te wszystkie koszta to są koszta sądowe, które pokrywa nasze ubezpieczenie. Rechtsschutzversicherung, także nie musimy się tego obawiać, nie musimy się obawiać, że nie zrozumiemy wszystkiego. Także jest pierwszy termin i wtedy sędzia siada i mówi, ok, tak i tak wygląda sytuacja. Sędzia nie może powiedzieć, że czy było źle wieczone, czy jest jakiś inny powód i bierze sobie do takich spraw, jeśli nie da się dogadać, jeśli nie da się tej sprawy inaczej załatwić, no to oczywiście, że wtedy jest proszony rzeczoznawca, który sobie zobaczy to i wtedy napisze, jak on sądzi, jak doszło do właśnie tego grzyba lub do tej pleśni. Ale jeszcze zanim zostaniemy wezwani do sądu, czy sąd wysyła pismo do spółdzielni, jest szansa, że porozumiemy się i ten sąd jednak ominiemy? Oczywiście, że sąd wysyła pozew dla właściciela lub spółdzielni i oni wtedy oczywiście mają także możliwość odpisać na to, wprowadzić swoje zarzuty może i wtedy sprawa, tak jak już tłumaczyłem, zaczyna się od tego, że jest pierwszy termin w sądzie i generalnie się na tym terminie można dogadać lub nie dogadać. Bo to jest zawsze pierwszy termin, to jest zawsze Gütetermin, to znaczy w tym terminie się stara jakoś tą sytuację godzić, żeby ta i ta strona była zadowolona i żeby to było szybko załatwione, bo wiadomo, że rzeczoznawca to kosztuje pieniądze, to trwa długo, a wada cały czas jest w mieszkaniu, tam musimy mieszkać, także to nie jest przyjemne, także różnie się to kończy. Życzymy wszystkim, aby nie mieli takich niespodzianek w mieszkaniu i żeby mieszkania były bez wad. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam rozwiać wszystkie wątpliwości związane z meldowaniem usterki w swoim mieszkaniu. I co, Damian, nie bójcie się sądów. Nie bójcie się sądów i walczcie o swoje prawa. Dokładnie. Zapraszamy Was do komentowania, pisania o tym, co Was nurtuje, jakie tematy chcielibyście, abyśmy poruszali. Zapraszamy Was również do grupy zamkniętej na Facebooku, która nazywa się My to wiemy oraz do śledzenia naszego fanpage'u. My tam z Damianem regularnie zaglądamy, patrzymy, co Was boli i jakie tematy chcielibyście, abyśmy poruszali w naszym programie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.